brakło emocji na największym stadionie w Szkocji. Drużyna gospodarzy ciemne kostiumy w 12 minucie po świetnie bitym kornerze zdobywa prowadzenie. Polacy przeżywają niejedną ciężką chwilę. Atak sunie za atakiem. Brawurowa interwencja Kornka. To pachniało golem. Do końca meczu już tylko 5 minut. Nasi jednak nie dają za wygraną. Wykorzystują błąd obrony. Faber do pola i jest! Tak, jest wyrównanie. Zdarzają się jednak cuda. Minutę później nowa akcja Polaków. Piłkę dostaje Sadek. Przytomnie wypracowuje pozycję i strzela. W ciągu 2 minut przewidywana porażka zamieniła się w piękne zwycięstwo reprezentacji Polski.